Ja myślę, że Niemcy są państwem poważnym i wcale nie pogodziły się z tym, że mają utracić w Polsce dominujący wpływ. Nie pogodziły się, tym bardziej, że mają dosyć rozbudowaną agenturę wpływu w Polsce. No i w tej chwili przywództwo niemieckie w Europie trochę się zachwiało, ale Niemcy bardzo silnie pracują nad tym, zresztą nie tylko oni, żeby to przywództwo odbudować. Chciałem przypomnieć, że w lipcu, kiedy się okazało już, jakie są wyniki referendum w Wielkiej Brytanii, w Berlinie spotkała się Wielka Trójka, to znaczy pani nasza Złota, francuski prezydent Hollande i ówczesny włoski premier Mateusz Renzi, i opowiedziała się Wielka Trójka za pogłębianiem integracji w Unii Europejskiej. Co ja rozumiem jako propozycję przywrócenia pruskiej dyscypliny w Unii Europejskiej, bo nie po to Niemcy zainwestowały tyle pieniędzy w zabawę w jedność europejską, żeby teraz jakaś Polska, jakieś Czechy, jakieś Węgry tu im zaczęły tu wjeżdżać i ten. Druga rzecz, prawie tego samego dnia, a może nawet tego samego, przeciekł do mediów tajny dokument niemiecko-francuski o potrzebie utworzenia europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO. Od 90 roku Niemcy wielokrotnie puszczały takie próbne balony, że trzeba stworzyć europejskie siły zbrojne niezależne od NATO, ale każdy taki próbny balon spotykał się ze stanowczym amerykańskim niet. Amerykanie za każdym razem reagowali, mówili niet, dlatego że doskonale wiedzą, że europejskie siły zbrojne niezależne od NATO to jest tylko pseudonim wyprowadzenia Bundeswehry spod amerykańskiej kurateli. Bo kiedy Stany Zjednoczone w 1954 roku zgodziły się na remilitaryzację Niemiec, to znaczy na pozwolenie Niemcom posiadania armii, no to nie miały pewności chyba, czy Hitler nie zmartwychwstanie. Więc na wypadek, gdyby Hitler jednak zmartwychwstał, to w 1955 roku, kiedy Bundeswehra została utworzona, cała Bundeswehra została wmontowana w struktury NATO i poprzez struktury NATO Stany Zjednoczone mają tam kontrolę nad tym, co się dzieje. Utworzenie europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO oznacza wyprowadzenie Bundeswehry spod tej kurateli, a więc odkręcenie jeszcze jednego skutku wojny przegranej przez Adolfa Hitlera. Tak jak mówię, Niemcy są państwem poważnym, o niczym nie zapominającym. No i jeżeli już tak, to teraz po deklaracji prezydenta elekta Trumpa, który powiedział, że kraje NATO powinny przypomniał właściwie zasady traktatu waszyngtońskiego, że no każde państwo członkowskie powinno uczestniczyć w kosztach utrzymania paktu w odpowiedniej proporcji. Na co niemiecki minister Steinmeier powiedział, no skoro trochę zniekształcając intencje tutaj prezydenta elekta, że skoro każdy kraj ma zadbać samo swoje bezpieczeństwo, to Niemcy powinny uzyskać dostęp do broni jądrowej. To jest jeszcze następny skutek wojny przegranej przez Adolfa Hitlera. Niemcy mają taki potencjał technologiczny, naukowy, że mogłyby mieć broń jądrową, ale nie wolno im jej mieć. No i teraz po raz pierwszy z ust ministra spraw zagranicznych niemieckiego taki postulat się pojawił. W związku z tym niemieckie, i tu musimy brać to pod uwagę, że w Niemczech trwa dyskusja między, co Niemcy powinny zrobić, czy trzymać się strategicznego partnera rosyjskiego, czy też wziąć udział ewentualnie w takiej krucjacie antyrosyjskiej pod amerykańskim przewodnictwem. Taka dyskusja trwa. Minister Steinmeier, jak tylko zakończyły się manewry Anakonda, to następnego dnia ofuknął NATO
za to, że wymachuje szabelką przed nosem Putina. Został za to ofuknięty przez część niemieckich mediów. To pokazuje, że w Niemczech trwa ta dyskusja. I tylko jaki argument mógłby Niemców i z jednych i drugich przekonać, że to trzeba coś tam, że na przykład machnąć ręką na strategiczne partnerstwo z Rosją. Moim zdaniem jeden argument mógłby ich przekonać. Obietnica amerykańskiej zgody na rewizję postanowień konferencji w Poczdamie odnośnie tak zwanych ziem utraconych. Niemcy mogą rozumieć tak, bierzmy to co nasze, z Moskalami się potem jakoś dogadamy, a niech nam kto spróbuje to odebrać, to mu połamiemy kręgosłup i tyle. I to musimy mieć w tyle głowy za każdym razem. Wracając do pańskiego pytania, Platforma Obywatelska czy Nowoczesna? Tylko idiota stawia wszystko na jedną partię. Może wygrywać jednych przeciwko, kto mi lepiej tutaj będzie służył, to ja tego poprę, prawda? To nie ma tutaj sentymentu żadnego. Jedni i drudzy są dobrzy, tak jak to wyraził pozbawiony złudzeń ksiądz biskup Ignacy Kracicki w bajce Stary Pies i Stary Sługa. Póki gonił zające, póki kaczki znosił, kasztań co chciał u pana swojego wyprosił. Starzał się, a z pańskiego pieścidła psisko stare, niezdatne oddano do bydła. I tak kilos czeka każdego, kto okaże się, że służy gorzej. No to oddadzą go do bydła. Ale to trzeba mieć alternatywę. Za każdym razem trzeba mieć alternatywę. I państwa poważne dbają o to, żeby zapewnić sobie alternatywę, żeby w żadnej sytuacji nie wpędzać się, żeby nie dopuszczać do wpędzania się w sytuację bezalternatywną.